No, jest okazja do tego, żeby była bramka i jest bramka strzelona przez Adriana Niżyjewskiego. No dobre, dobre zachowanie. Tutaj wydaje mi się, że tak naprawdę bramka padła po tym przyjęciu. Tutaj nie uciekał z pola karnego, tylko odwrócił się w pole karne. Później ustawiał się na lewą nogę i, no i takim soczystym, dobrym, czystym strzałem. Troszkę szczęścia dopisało Adrianowi, bo trafił między nogami jednego z defensorów, ale czysty, mocny strzał i przede wszystkim inicjatywa. Nie było zgrywania piłki. Drugi gol w eliminacjach, w tych eliminacjach.